A ten się przygląda bocznie. Nie mówię, łap, kurwa. Kto ma to przejść? Tak, udało się, zatrzymałem piłkę, spadła na nogę, strzał z dystansu, z daleka wpadła, no każdy marzy chyba o takiej bramce w takim meczu, więc cieszy na pewno, że strzelamy tutaj bramki 3, no i jeszcze gramy u siebie, także wielkie, wielkie brawa dla całego zespołu za dzisiejszą postawę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale w pierwszej połowie no nie prezentowaliście tego, co gracie zawsze, na co was stać i mieliście szczęście, że te sytuacje, które no, udało się stworzyć, wykorzystaliście. Tak, przeciwnik jest bardzo ciężki, nie pozwalał nam grać z naszej piłki, ciągle pchał piłkę do przodu, pomijając drugą linię. My staraliśmy się grać w tą piłkę, no jednak nie wychodziło się, jednak dzisiaj zabrakło chyba skuteczności, żeby jednak dobić tego przeciwnika bardziej do meczu rewanżowego. No, za nami dopiero pierwsza połowa, druga zaczyna się w niedzielę, także jesteśmy ciągle skoncentrowani. No właśnie, wygrywacie 3-1, ale jeszcze za skupienie będzie, bo rywal jest w stanie odrobić w ogóle te straty. Jak twoim zdaniem to wygląda? Jest taka liga, piłka nożna, że to jest właśnie sport i za to się wszystko lubi, ten sport. Będzie ciężko na pewno, my gramy u siebie, tutaj każdy, kto przyjeżdżał, chcieliśmy strzelić bramkę, zagrać na zero z tyłu, strzeliliśmy te trzy bramki.
Myślę, że w Radomiu wyjdziemy też bardziej skoncentrowani, jak na każdy mecz. Myślę, że nie damy tego sobie odpuścić, tego historycznego awansu. A jak oceniasz pracę sędziego? O, nie będę wypowiadał się na ten temat. Chciałem. Wygraliśmy ten mecz, także zapominamy już o tym, o pracy sędziego. Zwycięstwo najważniejsze. Konrad, zostałeś wybrany przez nas graczem meczu. Twoja piękna bramka też. Myślę, że bramka sezonu, jak dla nas. W nagrodę dostajesz karnet do kliniki Nova Medic. Klinika leczy, świadczy usługi rehabilitacyjne oraz leczy zawodników Radomiaka Radom. Proszę bardzo, to do siebie. I gratuluję. Dziękuję. Chciałem podziękować firmie Nova Medic. Na pewno skorzystam z tej wejścia. Panie Damianie, jak ocenia pan ten mecz? No raczej nie pozytywnie, bo przegraliście 3-1. Ale tutaj poza kamerą pan mówił, że troszeczkę lepszej gry centrum się spodziewaliście w tym meczu. Spodziewaliśmy się lepszej gry. Myślę, że mecz był bardzo dobry, jeżeli chodzi o wejście tutaj A-klasowych drużyn do okręgówki. Myślę, że poziom był naprawdę, naprawdę wyrównany. Zabrakło nam troszkę szczęścia z przodu. Chłopaki mieli praktycznie 3 strzały, 3 wykorzystali. Mieli 100% celności. No i z tym wygrali. My nie sprawdziliśmy się, nie po prostu nie wytycznych trenera. Nie wykonaliśmy właściwie. Straciliśmy bramkę na początku, niestety. Niestety po raz kolejny ze stałego fragmentu gry, ale myślę, że następny mecz będzie lepszy, czyli w sobotę. Nie, w niedzielę, teraz jest w niedzielę. To jakie te wytyczne mieliście przez trenera wyznaczone na ten mecz? Na pewno nie stracić bramki tak szybko. To jest najgorsze, co może być dla zawodników drużyny. Tym bardziej, że graliśmy u siebie. U siebie mamy taką, powiedzmy, jakby twierdzę. Przegraliśmy niewiele meczy w lidze. Niestety teraz nie udało się doprowadzić do remisu nawet. Przegraliśmy 3-1. Myślę, że do rewanżu przygotujemy się mentalnie lepiej, bo myślę, że w graniu byliśmy nawet bardzo dobrze. Nie odstawaliśmy od chłopaków tutaj z centrum, choć myśleliśmy, że będzie gorzej, ale wyszło bardzo dobrze, tylko niestety zabrakło nam szczęścia. A jak ocenia pan pracę sędziego? Bo troszeczkę wiele emocji wśród was ta praca, te niektóre decyzje z pana sędziego wywoływały. Powiedzmy tak, sędziowie boczni bardzo dobrze. Wiadomo, tutaj nie wiem, czy sędzia jest młody, po prostu chłopaki z Radomia, pan sędzia może też z tych okolic, więc wiadomo, jest pewna presja na niego. Było troszkę pomyłek, na pewno było pomyłek tutaj karny, który powinien być drugi. Niestety nie gwiznął, poza tym no, jakichś tam większych nie było problemów, tak? Po prostu my daliśmy jak to się mówi, ciała, tak? Gdybyśmy my zagrali lepiej, strzelibyśmy bramkę, to nie było pretensji do sędziego, to nie sędzia gra. Czasami kreuje mecz, tak? Bo przez niego może być czasami zgrzytów. Mecz był na takiej, powiedzmy, na spinie. Chłopaki pokazali się z mocnej strony, my też, bo niestety zabrakło nam bramek. W niedzielę macie rewanż, ale ciężko będzie awansować, bo musicie wygrać przynajmniej 3-0, żeby strzelić 3 bramki i nie stracić żadnej i liczyć na to, że to się uda wykonać. Ciężkie zadanie. Myślę, że w takiej lidze to wszystko jest możliwe. To nie jest, powiedzmy, jakiś bardzo wysoki poziom, tylko to jest, powiedzmy, A-klasowa drużyna i tutaj każdy wynik jest możliwy. My też przygotujemy się, myślę, że na sztucznym boisku radzimy sobie też bardzo dobrze. Tutaj płytę też mamy równą. Myślę, że damy sobie radę pograć piłą i myślę, że jak siądziemy od razu, bo nie mamy nic do stracenia, wtedy po prostu to centrum musi się ustawić, powiedzmy, w linii defensywnej. My będziemy atakować, tak? Kacper, jak oceniasz dzisiejszy mecz? 3-1 wygrana, ale chyba ta wasza gra mogła być troszeczkę lepsza, bo moim zdaniem nie prezentowaliście tego, co pokazywaliście w poprzednich meczach ligowych. Jak ty to oceniasz? No na pewno, szczególnie na początku meczu rywal wysoko do nas wyszedł, agresywnie zaatakował i ciężko nam się grało na początku meczu. Nie mogliśmy złapać tego rytmu swojego, tego stylu naszego, którym gramy, czyli po ziemi w piłkę, ale szybko strzelona bramka też nam trochę pomogła. Później druga piękna bramka Konrada i dowieźliśmy ten wynik do przerwy i po przerwie już to zdecydowanie lepiej wyglądało. No właśnie, ta bramka Konrada Chodyry to stadiony świata. Myślę, że na Euro takich bramek by się nie powstydzi. On tak zawsze uderza, czy tylko tak mu wyszło dzisiaj? Nie, no Konrad potrafi uderzyć z daleka, no dzisiaj potwierdził i gratulacje no, dla niego, bo to jest chłopak, który też ma umiejętności i cieszymy się, że pomaga nam w trudnych chwilach i strzela ważne bramki. Ten wynik chyba mógł być wyższy, bo zawsze w końcu mieliście kilka sytuacji na to, żeby ten rezultat podwyższyć. No dokładnie. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy tych sytuacji, bo rewanż byłby na pewno łatwiejszy, ale cieszymy się, że strzeliliśmy tutaj na trudnym terenie, bądź co bądź 3 bramki.